Ist dir nicht zu warm? Ist nicht zu heiß da? Was war da? Da war klein Vogel, ja? Klein Vogel war da. Kannst du nicht schlafen, ne? Sie sind zu laut. Aha, bisschen Schatten auch. Na bitte. No to co, dzisiaj jest 16, tak, 16 maj. Zrobimy przegląd mojego ogródka. Jest dzisiaj gorąco, więc widzicie porozstawiane wszystko. Leżaki, nie leżaki. I idziemy. Zobaczcie, są tulipanki tutaj. Już przekwitłe. Są tutaj też Stiefmütterchen. I co my mamy tu jeszcze? Łódka. Łódka wiosenna to są te małe niebieskie kwiatki, ale już wszystkie są przekwitłe. Tutaj jest funkcja, hostia i te tutaj, to nie wiem jak się nazywają, Nachtlilien. Czy to coś irysowate, czy coś takiego. O, i też już zaczynają kwitnąć. No tak wygląda tutaj. Tutaj to miejsce puste, gdzie jest, tam był bananowiec. I z tego co widzę, to wychodzą z ziemi nowe bananki. Także od korzenia wypuścił, bo góra niestety, ale zmarzła. No a teraz idziemy dalej. Zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. To znowu muszę wyjść. O, piesek. Jego legowisko tutaj też jest. Oczywiście, bo on zawsze musi koło mnie leżeć. Nigdzie nie pójdzie dalej. Rower, bo dzisiaj rowerem przyjechał mój mąż. No i tutaj widzicie ta nowa ściana, która jest od tego roku. No. I są geranie tutaj posadzone. No i tutaj na dole liliowce, ale jeszcze nic nie widać, żeby wychodziły. No i tak to wygląda tutaj, w tym kąciku. No a ryby? O! Czerwona. Widzicie? Ta duża czerwona. A, tam jest Malusia. I tutaj żółta, bo one się chowają teraz wszystkie pod tymi liliami, pod tymi liśćmi tutaj. No ale idziemy dalej kwiaty oglądać. A tutaj jest małe oczko, to o którym wam zawsze mówiłam, że jest do żabek. No, ale idziemy. Tutaj mam kwiatki w doniczkach jeszcze, które kupiłam wczoraj. Te trzy. I te małe pitunie tutaj. A tutaj mam skrzynki. No. Ale idę dalej. No tutaj są liliowce. Tak. A te białe tutaj to są Schleifenblumen. Nie wiem dokładnie jak się nazywają, ubiorek czy jakoś tak. Tak, chyba ubiorek. I tam żółte to są ranulki. Zobaczcie, woda tutaj leci. Tutaj jest położony wąż i leci woda. No a te niebieskie chyba to są jakieś kwiatunki,
Nie wiem dokładnie, czy nazywają. No i te niebieskie to już tam nie są moje. To są od sąsiadki. A to tutaj, to jest kalifornijski, jak to jest, mak. Kalifornijski mak. No i tak wygląda dom. Klimatyz, tutaj jest klimatyz, o, idzie do góry. Tutaj jest jeszcze jeden, z tym, że ten jest zawsze taki niski, on nie będzie już wyższy, ale ma za to duże kwiaty. On jest ten dużo kwiatowy. No, a to mi maleństwo zmarzło. W tym roku nie przeżyło zimy, nie wiem dlaczego, może ze starości już padła, bo podejrzewam, że chyba już nic tutaj nie wyjdzie z tych suchych gałęzi. Jedynie co, to pociechą jest, że od dołu coś mi wypuściło, to jest, znaczy się ten tutaj, ten, widzicie, od ziemi tutaj jest nowy i on dostaje tutaj liście. Podejrzewam, że to jedyny ratunek. No trudno. Szczypiorek, oregano. Oregano u mnie rośnie wszędzie. Samosiejki są. Tutaj nawet w kwiatach też jest gdzieś oregano. Tutaj widziałam je przed chwilą. O, tutaj. Widzicie? Tutaj też. Między kwiatami sieje się oregano. I pozwalamy mu rosnąć, niech sobie ładnie rośnie. Będą miały owady pożywienie. No tutaj chabry, to są już moje. Te białe tutaj, które widzimy właśnie, to są rogodnice. O, ładne, prawda? To jest tutaj te liście. I ten tutaj z tyłu, to jest smocza lilia. Tutaj z tej nic nie widać, żeby kwiat się zawiązywał. O, o nie, 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 to są liście. Nie zawiązuje się tutaj żaden kwiat, ale za to tutaj, jak widać. Oj, czekajcie, tu jest jeden i tutaj drugi. Także tutaj będą dwa kwiaty. Co najmniej dwa. Zobaczymy, może jeszcze coś się wylęgnie. Tutaj jest oregano znowuż. No. A te tutaj niebieskie. No, jak myślicie, jak one się nazywają? Kamusia, tak? Czy może się mylę? Chyba kamosje. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać. Och, te tutaj niebieskie zakwitną w tym roku trzy, a miałam zawsze tylko jednego. W tym roku będą trzy. Zapomniałam, jak się nazywają. No, tutaj jest nasza piękna azalia. I co my tutaj mamy? Żółtkę skalną. To jest żółtka skalna. Czy się może pomyliłam? Czy to te są rogownice? Oj, nie wiem. Proszę was, widzowie, kochani, napiszcie mi, czy to jest rogownica? Czy może to jest tutaj? Teraz nie wiem, pogubiłam się z nazwami. Ja dopiero uczę się nazw gerania. No, mam nadzieję, że mi napiszecie. No tutaj też tulipany poprzekwitały już. Też oregano
rododendrony białe już też przekwitają. Tutaj są liliowce. Tutaj był czerwony rododendron, ale nie ma, jest wszystko zaschłe w tym roku. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że to jest po cykadach, co kilka lat temu były obżarte wszystkie przez cykady. Ten dochodzi do siebie, ten żółty, w tym roku, w zeszłym roku i w poprzednim jeszcze dwa lata temu nie było nic. Wszystko było zżarte, a w tym roku widzę, że trochę żółtych wypuścił. No i ten tutaj też trochę daje radę. No, orliki. Tam na tym płetku są ziemniaki. Nawet trzy już wychodzą. Alwicja. To jest ścięte. Ścięta albicja, ale jak widać wypuszcza. Oj, oj, oj. Nie zapominajki. I tutaj też nie zapominajki. Jest bardzo dużo w tym roku. Tulipanki dogorywają. Hosta funki. No i ten stale niebieski. On jest cały rok właściwie niebieski. Barwinek. Tam zielsko wyrwałam, tam widzę, że jeszcze coś spod spodu wyrasta. To jest lawenda. Konwalie już przekwitają. To są bujony. Piwonia, o. Tak chyba lepiej. Ten miał bardzo mało kwiatów w tym roku. Dużo było pozasychanych. To jest też jeszcze następstwo po cykadach. I te żółte, żarte liście, widzicie? O! To były cykady, wszystko zżarłe. Nie chwytam ostrości, nie wiem, jakby to wam pokazać. No. Tak to wygląda. No trudno. Tak widocznie musi być. No, jest już kolorowo. Teraz bardziej, a nawet bardzo mi się już teraz podoba. Jestem zadowolona. Motyleczki się bawią. O, widzicie, jakie motylki śliczne i usiadł tutaj na kamyku. Tam w rogu jest też, przy wyjściu jest azalia jeszcze jedna. Tutaj jest niebieski rododendron. Ten jeszcze nie kwitnie. Ten kwitnie jako ostatni, ale widzicie, widać już pączki. Taki będzie miał ciemny. Niebieski kolor.
to by było chyba wszystko. Co my tutaj jeszcze mamy? A jagódki. To jest jeden krzaczek jagody. Laki. Kwiatki mojej babci. Laki. No a teraz idziemy dalej. Trawa i kukuryczka. No i Jackson, o, pisiu robi. To są moje ziemniaki, co ty robisz tutaj? Hej, zasmak tuda. Dawak sen kartofel. No, kukuryczka. I ten akalej. Z akalejem też nie daje rady. Bo zmieniają mi kolory. No. Ten tutaj był bardzo, bardzo ciemny. W tym roku jest jaśniejszy. Tutaj jest jeszcze jeden. O! A zupełnie gdzie indziej. O! A ten tutaj był też ciemny, a jest biały. Nie wiem dlaczego. Jaki wielki mutant. Widzicie, jaki wysoki? O! Taki wysoki. I tam dalej z tyłu. Tam z tyłu też jest jeden. I on też jest biały, a był czerwony. No trudno, ale są. To co? Miłego dzionka wam życzę. Mam nadzieję, że też wam się już moje kolorki w ogrodzie podobają. I tu powiedzcie mi, jak tu jest z tymi białymi? Jak te się nazywają? I te. No, polegam na was. No, a cebulek będę miała bardzo dużo od smoczej lilii. Może chętni się znajdą. No, zobaczymy. To na razie, pa.